Radio Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Oto co dziś przygotowaliśmy w programie. Spektakl Pinokio. Rozmowa dnia. Magiczny, bajkowy świat pełen tańca i pozytywnej energii opanował Teatr Miejski. Na deskach sceny zaprezentowali się tancerze z sekcji Kujawskiego Centrum Kultury Ready to Dance. Artyści pod kierunkiem Jeleny Kwiatkowskiej przedstawili spektakl muzyczno-taneczny pod tytułem Pinokio. Opowieść o przygodach drewnianego pajacyka, który staje się prawdziwym chłopcem, dostarczyła oglądającej publiczności wielu wspaniałych wrażeń. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy piękne lato, można powiedzieć, tej wiosny. Każdego kusi, żeby coś robić w plenerze. Świetną alternatywą jest na przykład rower, ale także piesza wędrówka. I okazuje się, że winowrocławie są pasjonaci takich właśnie nieoczywistych podróży. Jednym z nich jest mój i Państwa dzisiejszy gość, Szymon Batke. Witam serdecznie. Szymon podróżuje i pieszo, i rowerem po Europie, gdzie się da, i po Polsce. To na początek może powiedz, gdzie udało się być Tobie i bratu, bo rozmawialiśmy przed chwilą, że najczęściej podróżujecie razem. Pierwszą taką podróż, jaką wymyśliliśmy, właśnie to była taka wycieczka jakby dookoła Polski. Wtedy pamiętam, mieszkałem w Holandii z dwoma takimi przyjaciółmi, właśnie też braćmi. I jakoś tak pracowaliśmy cały czas na bieżąco na tym etacie i nam się to w końcu znudziło. Stwierdziliśmy, że trzeba jakby coś zacząć czerpać z tego życia, no i wpadliśmy na taki pomysł losowy całkiem. No i wtedy ta pierwsza podróż właśnie to była dookoła Polski na pieszo. Wtedy szedłem z bratem, co prawda, tylko że on tak w 1/4 może, co prawda, podróży dostał kontuzji i stopa mu tak spuchła, miał taką wielką stopę, że musiał niestety przerwać, nie doszedł z nami do końca. No jeśli to jest pierwsza podróż i noga wysiądzie, to już nie ma opcji. Chłopak szedł chyba kilka dni, ale tak spuchła, dosłownie coraz większa była ta stopa. To ile dni trwała taka podróż? Dookoła Polski szliśmy wtedy około 33 dni chyba. No tak, bo Holandia jest zbyt mała, żeby ją przejść. Byłoby to za szybko. To był raz dwa tydzień pewnie i po sprawie. I potem z tego, co też rozmawialiśmy, pojawił się rower, tak? Tak, później wymyśliliśmy taką kolejną podróż właśnie, to już typowo z bratem. I mieliśmy w planach pojechać właśnie do Wenecji. Ja tam trochę pomyślałem, taką podróż trochę bym powiedział dookoła, nie tak wprost do tej Wenecji. Jechaliśmy przez Słowację, przez Chorwację i tak dalej. No i w sumie to dojechaliśmy prawie że do końca. Tam brat chyba zrezygnował może 5 dni przed dotarciem do celu, stwierdził, że już mu się nie chce, że wraca do pracy i w Chorwacji się rozstaliśmy, on wrócił do domu, a ja dojechałem dalej do celu jeszcze. Po prostu się odwrócił i z Chorwacji wrócił. No, stwierdził, że już mu koniec wycieczki, że jedzie do domu. Nie? Rozumiem, a jak planujecie takie swoje wyprawy? Czy też się musicie na przykład kondycyjnie przygotować, czy to po prostu tak wsiadacie i... Kondycyjnie to wcale nie ma żadnego przygotowania, to jest całkowicie jakby spontanicznie, po prostu wsiadamy na rower. Wiadomo, że będzie ciężko i to wszystko, co wiemy, i po prostu jazda, nie? No tak, ale to trwa wiele dni. W takim razie co zabieracie na przykład? Bo rozumiem, że macie jakieś sakwy na tym rowerze, czy plecak? Właśnie pierwszy raz, jak jechaliśmy na rowerze, popełniliśmy taki podstawowy błąd i wzięliśmy plecaki. I później, jak jechaliśmy, poznawaliśmy wszystkich tych rowerzystów po drodze, to się okazało, że nikt nie bierze plecaków. Wszyscy mają torby, sakwy, jakieś bagażniki i tak dalej, a my takie ciężkie plecaki naładowaliśmy 10 kg chyba na plecy. No to właśnie, bo jak się wyjeżdża z domu, to na rogatkach i na Wrocławiu ten plecak jeszcze nie przeszkadza, ale podejrzewam, że już w Chorwacji zaczyna być ciężko. No, w trakcie połowy podróży nagle się wszystko się okazuje, że jest połowę za dużo niepotrzebnych rzeczy wzięte. A powiedz jeszcze, czy ten rower, którym jedziecie, musi być jakiś specjalny, czy to może być taki zwykły rower? To może być zwykły, jakiś tam składek, jakikolwiek, byle tylko tam nie naciskać za bardzo, nie szarżować na tym rowerze, ale to dojedzie. Ja poprzedni rower kupiłem używany, byle jaki z Oelixa, w sumie już tyle na nim przejechałem kilometrów, że to w tysiącach można liczyć. Czyli jeśli zaciekawimy kogoś dzisiaj tym programem, to w zasadzie każdy, wyciągając rower z piwnicy, jest zapraszam, można jechać z nami. Powiedz jeszcze, w jaki sposób radzicie sobie na przykład z takimi prozaicznymi rzeczami, jak jedzenie, gdzie śpicie podczas takiej podróży? Spanie to w sumie żaden problem, bo to spanie, to jak jest ciepło, to można rozłożyć się gdziekolwiek, w lesie, można się wyspać. Podczas tej pierwszej podróży to nie mieliśmy nawet namiotu, tylko kupiliśmy sobie taką plandekę budowlaną typowo. Mieliśmy jakieś sznurki i z tej plandeki normalnie montowaliśmy namiot, różne jakieś wersje namiotu. I szło przetrwać. Mhm. Jak było zimno, to czasami chowaliśmy się na przykład po piwnicach, w bloku, no gdziekolwiek. A powiedz, jak taki typowy dzień wygląda? Znaczy, ile kilometrów jedziecie, a potem resztę dnia jak spędzacie? Głównie to wygląda tak, że w sumie wstajemy, jemy jakieś tam śniadanko, jak jest ewentualnie. Droga do przodu i te przerwy takie są dosłownie może co 2 godziny, co 3 godziny jest taka chwilowa przerwa, żeby sobie usiąść, odpocząć, najeść się, chyba że jakieś fajne miejsce jest po drodze, takie krajobrazowe, no to wiadomo, skorzysta się, ale tak to w sumie cały czas jest jazda, taka nie za szybka,
ten, bym powiedział, takie rekreacyjne, wycieczkowe. I tak stówkę dziennie, jak się zrobi z bagażami, to tak myślę, że już jest dobrze. Stówkę dziennie, no to czyli rozumiem, że jak się robi stówkę dziennie, to właściwie można jeść ile się chce i co się chce, tak? Dokładnie. Nawet chyba powinno się jeść sporo. Dokładnie, jedzenia to jak najwięcej, bo to zawsze energię dodaje. A powiedz na przykład pranie. Pranie, praliśmy to też tak podstawowo, jakiś był, nie wiem, na to zlewozmywak, umywalka albo chociażby jakieś jeziorko. No normalnie ciuchy w ręce z mydłem, po prostu jak po staremu, tak się tarło na podstawowy taki starodawny sposób. Mhm. Czy te wasze podróże są jakoś przez was relacjonowane? Nie wiem, gdzieś wrzucacie zdjęcia, jakieś opisy? Jak najbardziej. Mamy swój profil na Instagramie, mamy też profil na Facebooku. To głównie jakby na bieżąco wszystko jest wrzucone na Instagrama, bo tam jest możliwość wrzucania tych stories, rolek. To zawsze wrzucamy na bieżąco po prostu codziennie jakieś wydarzenia i to tam ludzie mogą śledzić jakby codziennie, co się dzieje jakby u nas. No i wspomniałeś też jeszcze przed naszą rozmową, przed kamerą, że takie wrzucanie, takie informowanie, takie relacjonowanie wycieczki też się wam trochę opłaca, ponieważ niektórzy się tylko interesują, zaglądają, ale niektórzy też pomagają wam tam. Tak, najbardziej. Już najważniejsze w sumie w tym wszystkim myślę jest to, że ci ludzie jakby dają motywację. To, że jakby ktoś nas ogląda i że to się komuś podoba, to daje taką jakby siłę, żeby robić tego więcej. No a poza tym właśnie tak jak pan mówi, często zdarzyło się tak, że ludzie po prostu wysłali nam jakieś pieniążki na jakieś jedzenie, jakąś dotację, coś takiego. Ktoś nas czasami wspomógł, nam opłacił hotel. Dużo się zdarzyło, naprawdę dużo ludzi pomagali. I teraz jeszcze zapytam, jak reagują na was no, mieszkańcy tych miejscowości, krajów, w których jesteście i jak na tym tle wyglądają na przykład Polacy? Czy różnimy się, nie wiem, podejściem do takich turystów? Myślę, że tak, właśnie tylko, że nie wiem jak na to patrzeć, bo na przykład w Polsce ludzie nas jakby witali z otwartymi ramionami, nas karmili, dosłownie zapraszali nas do siebie do domów, a za granicą, kiedy my byliśmy tymi obcokrajowcami, to tak ciężko to ocenić, bo wiadomo, Polak Polaka przyjmie, no ale obcokrajowiec, obcokrajowca to inaczej trochę, nie? Myślę, że ci ludzie inaczej by reagowali, gdyby na przykład Czech przyszedł do Czecha, niż Polak do Czecha i tak dalej. Wiadomo, pomagali, czasami tam dali wodę, czy coś takiego, ale ta gościnność była inna jednak zupełnie. Mhm. Było czuć jednak taką, że to jednak są tacy trochę obcy ludzie. Czyli w Polsce pod tym względem jest troszeczkę łatwiej, tak? Tak. Nie ma bariery językowej też. Tak, najbardziej. Ludzie są tacy zainteresowani, zaciekawieni w ogóle, że jak to, że w ogóle po co ktoś w ogóle coś takiego robi. Mhm. A powiedz jeszcze, jak bliscy reagują na takie hobby, no bo to wiadomo, że wyjeżdżacie na ileś tam czasu, to zostawiacie tych swoich najbliższych rodziny i oni co, zgadzają się? Na początku, jak powiedzieliśmy, że coś takiego mamy zamiar zrobić, to nikt w sumie nie wierzył. Każdy tylko tak mówił, że tam głupoty gadają i tak dalej, że mówią tylko, nie? Mhm. No, ale jak już zrobiliśmy pierwszy raz coś takiego, potem mówimy, że robimy kolejną jakąś wycieczkę, drugą, trzecią, no to już jakby po prostu inaczej patrzę na to, zupełnie mówię, że znowu coś tam wymyślili szalonego, nie? I już zupełnie inna jest gadka w ogóle. No tak, ale powiedz, jaki budżet mniej więcej trzeba mieć, żeby się wybrać do, nie wiem, Włoch czy Holandii, To też jest ciekawa historia, bo za pierwszym razem myślałem, że jakiś ten budżet trzeba jednak mieć. I tam przygotowałem się, wziąłem chyba tam 1000-2000 zł na tę wycieczkę dookoła Polski. Mhm. No a ten jeden kolega, który jest z nami, ten Janek, on na tą wycieczkę przygotował sobie 60 zł. Jak ja usłyszałem, że ma 60 zł i on chce iść dookoła Polski, to ja myślałem, że on niepoważny jest, nie? No ale doszedł do końca. Czyli budżet w zasadzie nie ma. Czyli tak naprawdę to już kwestia osobista. Jeszcze zapytam ciebie o plany, bo pewnie, nie wiem czy już w te wakacje macie jakieś, ale pewnie jakieś plany na najbliższe miesiące macie. Tak, mam w głowie właśnie taki plan, zrobić taką wycieczkę tym razem, teraz dookoła Hiszpanii na rowerze. Tylko, że już nie jechać do Hiszpanii, tylko wziąć rower autokarem, tam go sobie rozstawić i Hiszpanię co tam dookoła objechać z Portugalią raz. To też tak myślę, by tak zajęło około 30-40 dni może. Bo tutaj dosyć mocno komplementowałeś Polskę, ale powiedz też, jak wygląda Polska i inne kraje zachodniej Europy, jeśli chodzi o te drogi rowerowe. Czy tutaj jesteśmy też na poziomie europejskim? Myślę, że tak. Myślę, że te drogi, jeśli tutaj chodzi o całą Unię Europejską, to one są rozwinięte naprawdę. Te ścieżki Eurovelo i tak dalej, te wszystkie ścieżki są naprawdę tak zrobione, że aż chce się jechać. Czyli da się przyjechać bezpiecznie. Naprawdę przyjemnie się jeździ. No? Powiedz w takim razie jeszcze, co najbardziej cię, no masz już doświadczenie, fascynuje w takich podróżach? Ta wolność. Myślę, że ta całkowita wolność i to uczucie, że tak naprawdę nic nie trzeba robić i że jakby nic na ciebie jutro nie czeka, że jesteś całkowicie wolnym i jakby no nie ma żadnych ograniczeń tak naprawdę. Aha.
Podróżujesz z bratem, ale zdaje się, że zdarza się wam także podróżować osobno, czyli jakby dostosowujecie chyba te wasze plany do takich możliwości czasowych każdego z was. Tak, tak, bo brat pracuje, ja to zajmuję się pracą jakby taką, że nie mam jakby ograniczeń czasowych, więc ja to mogę sobie robić, kiedy chcę takie wycieczki, no ale z bratem to muszę się dostosować do jego urlopu jednak. Czyli drodzy Państwo, no jeśli ktoś nie ma gigantycznych pieniędzy na w czasy w Dubaju, tak, nie ma jakiegoś wypasionego suwa, ani nie chce podróżować samolotem, to wystarczy mieć 60 zł, jak się okazuje. Można podróżować przez całą Polskę albo po wszystkich krajach. No życzę, żeby Cię te plany najbliższe Tobie i bratu spełniły. Dziękuję bardzo. W takim razie dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był Szymon Batke, podróżnik. Z Inowrocławia oczywiście. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. To już wszystkie informacje w dzisiejszym Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.